Dzień dobry, witam szanownych Państwa w kolejnym odcinku z Rainbow Six Siege. Moi drodzy, dzisiaj mam dla Was bardzo dużo informacji ciekawych z polskiej sceny, ale nie tylko. Do tego okraszone to wszystko odrobiną gameplayu i przede wszystkim giveawayem. Zanim zaczniemy materiał, szanowni Państwo, Caveira. Tak jest, figurka chibi Caveiry. Jaka Caveira jest, każdy widzi, jakie chibi jest także. Co zrobić, aby wygrać Caveirę? Przede wszystkim trzeba polajkować ten materiał, mieć zasubskrybowany kanał i napisać w komentarzu, dlaczego uważacie Caveirę za najlepszego operatora w Rainbow Six Siege. Do tego zachęcam Was bardzo serdecznie do obejrzenia całego materiału. Wspieramy polski e-sport rainbowowy, wspieramy e-sport ogólnie europejski. Miłego oglądania. A dzisiejszy materiał zaczynamy od bardzo fajnego ukłonu Ubisoftu w stronę 11 listopada, czyli Dnia Niepodległości, który oczywiście odbył się 2 dni temu. Jeżeli w tym czasie rozegraliście 5 rund w trybie multiplayer, to mogliście, moi drodzy, odblokować sobie takiego oto żubra ze skrzydłami. I jakkolwiek rozumiem tutaj połączenie żubra i naszego pięknego kraju, naszej Polski, skrzydeł również, bo husaria, bo bociany, bo orzeł w godle i tak dalej, o tyle spodziewałem się, szczerze mówiąc, czegoś zgoła odmiennego, ale i tak fajnie, że coś takiego można było zdobyć. Prezentuje się to, szanowni Państwo, na broni w sposób następujący. Przechodząc natomiast do wydarzeń e-sportowych. Szanowni Państwo, nie tak dawno odbył się 6 November 2020 Major, który normalnie oczywiście miałby miejsce na LAN-ie i pewnie udałoby mi się na niego pojechać, aby zrobić Wam relację, ale w dobie pandemicznej Europy oczywiście odbyły się rozgrywki online. Online, które polegały na tym, że 4 najlepsze drużyny minionego sezonu European League spotykają się w playoffach, tak można powiedzieć, oczywiście z tak zwaną drabinką przegranych. Teoretycznie faworytem całych rozgrywek było BDS Esport, które fazę grupową skończyło na pierwszym miejscu z aż 7 zwycięstwami, miało również aż 6 punktów przewagi nad drugim rosyjskim Team Empire. Finały jednak rządzą się swoimi prawami i o ile w pierwszym meczu BDS Esport pokonało 2-1 Virtus Pro i Team Empire również 2-1 Tempre Esports, o tyle BDS Esport o wejście do finału z drabinki wygranych przegrało po raz pierwszy na Team Empire i później, nawet mimo tego, że wygrało 2-0 z Virtus Pro w drabince przegranych, spotkało się w wielkim finale po raz kolejny z Team Empire i tym razem przegrało już gładko 3-0. Dzięki temu Team Empire zgarnął 62,5 tysiąca dolarów, BDS Esport 31 tysięcy dolarów, Virtus Pro 18, a Tempra Esports 12,5. Rozgrywki są o tyle ważne, że zespoły otrzymują punkty do kwalifikacji do Six Invitationala, czyli do Mistrzostw Świata, klubowych Mistrzostw Świata, z których relacje w styczniu tego roku widzieliście na moim kanale. Jeżeli chcecie poczuć te emocje na własnej skórze, to od dzisiaj startuje Major, ale amerykański, w którym udział wezmą Oxygen Esports, Dark Zero Esports, Team Solomid oraz Space Station Gaming. Wszystko możecie oglądać oczywiście na oficjalnym Twitchu Rainbow Six. Kontynuując naszą przygodę po europejskich rozgrywkach, szanowni Państwo, Homeless bierze udział w tak zwanym Cyber Athlete Championship Series, czyli rozgrywkach CCS. Aktualnie trwa sezon 5, wczoraj odbył się 1. mecz, chłopaki dostali się do ćwierćfinałów, na ich drodze stanęła drużyna Wanted i niestety mecz ten przegrali 1-2, natomiast w dalszym ciągu mogą awansować dalej, aż do wielkiego, wielkiego finału, bo jest to turniej w systemie z drabinką przegranych, dlatego także będziecie mogli zobaczyć chłopaków z Homeless, przypominam ex Isaacobors, w kolejnej fazie rozgrywek, oczywiście transmisję z tego wydarzenia, również link macie w opisie. Przechodząc na polskie podwórko, od zakończenia Polish Masters, czyli oficjalnych mistrzostw Polski w Rainbow Six Siege, gdzie zwycięstwo zgarnęła drużyna Isaacobors, była pewnego rodzaju posucha. Jednak to z przytupem właśnie teraz,
się kończy. Szanowni Państwo, wystartował tak zwany Community Cup sezon drugi, do którego turnieju, oczywiście organizowanego przez społeczność pod patronatem Ubisoftu, zapisało się w rejestracji otwartej aż 54 zespoły. Od tych, można powiedzieć, profesjonalnych w rozumieniu polskiej sceny, po całkowicie amatorskie. Turniej potrwa do 15 listopada, a drużyny będą walczyły o nagrody rzeczowe, których wartość przekracza 10 tysięcy złotych. W gronie zespołów jest również nasze Crocodiles, a link do transmisji z tego turnieju, w których, przypominam, grają tylko polskie drużyny, także warto wejść, warto obejrzeć, warto wspierać, jest oczywiście w opisie tego materiału. Jakby tego było mało, mamy kolejny polski turniej, Polish Esport Cup w Rainbow Six Siege, który wystartuje już od 18 listopada. Na chwilę obecną zapisane są tylko dwie drużyny, jest to Homeless, czyli X i Zakobors oraz Crocodiles, czyli nasz zespół, można tak powiedzieć. Na pewno tych zespołów będzie więcej, nagrody również są bardzo atrakcyjne, a jeżeli wy chcecie spróbować swoich sił, to w opisie do tego materiału również macie link, przez który możecie się zapisać i spróbować swoich sił na profesjonalnej scenie. Na koniec informacji e-sportowych warto natomiast wspomnieć, jak zakończyła się tegoroczna, w zasadzie ten sezon pierwszy European Challenger League 2020. Sezon po raz pierwszy rozgrywany w takim, a nie innym formacie, o którym już Was zresztą informowałem w poprzednim odcinku. Skończyliśmy na tym, że Homeless, czyli X i Zakobors, było na trzecim miejscu w swojej grupie B i rozpoczynali fazę playoff, grę o wszystko, czyli grę o awans do najwyższej grupy rozgrywkowej, czyli European League. W starciu z drużyną Gamma Gaming, która zajęła drugie miejsce w grupie A, jednak zdecydowanym faworytem byli właśnie gracze Gammy. I to też bezpośrednio przyczyniło się do tego, że niestety polska drużyna przegrała 1-2, aczkolwiek ich wynik, a szczególnie gra na mapie wybranej właśnie przez X i Zakobors i zwycięstwo na Kafe Dostojewski 7-1 było czymś, co bardzo ładnie i dobrze po prostu się oglądało, nawet mimo tego, że na Coastline Polacy przegrali 7-0. Koniec końców drużyna Homeless zaprezentowała się w całym sezonie z naprawdę dobrej strony. Jeżeli podsumować by jej dorobek punktowy z grupy A oraz z grupy B, to Polacy byliby na 5. miejscu na 12 europejskich zespołów. Awans natomiast uzyskała drużyna M&M Gaming oraz Kowana Gaming, która ku zaskoczeniu wszystkich jednak wyeliminowała Pentę, wygrywając z nimi 2-0. Także, szanowni Państwo, jak widzicie, tych emocji e-sportowych, szczególnie na polskim, naszym rodzinnym podwórku, będzie co niemiara. Także, moi kochani, przypominam o zerknięciu w opis, tam macie wszystkie niezbędne linki. A teraz przypominam także o konkursie i zapraszam na ostatnie 3-4 minuty luźnego gameplayu. Oj, sprzed naprawdę wielu miesięcy. Trochę jeszcze tych klipów na dysku mam. Na. Plant na A. LOL. Nice. Można. No. A to był clickbait, bo nie uciekł. Nie ciekaw, ile osób tak myśli, że na serio jestem ready. Myślę, że nie ma takiego kretyna. Dawaj, wysadzaj. Kurde, kto Michała zrobił? Jezus Maria. Patrz, stary. Jezus, nie rab. Weź go. Weź go, bierz. Dobra, idziemy. Ktoś jeszcze? Elo, mordy. Ej, wychylali, żeby pójść po hostelu, się obudzili. I wszyscy, bania. A co? On co napisał? A czemu my nie... Dlaczego nie mamy Thatchera?
Oni nie mieli miota. Dobra. Jak coś chcecie, to róbcie. O kurwa, ty, ja tu... Nie. A ja... Będę wam znowu. Dronujesz? O, jest, nie wychodzi! Kurwa, nie trafiłem. Weźcie, oznaczajcie. Plecy na się, Kromek! Sorry. Akurat na drona chodziłem, sorry. Zgadza się, że Kromek oberwał, mimo że go to się było. Ja go swoim ciałem go osłoniłam. On ma 1 HP! Kurwa, jeszcze jeden jest na górze. No pokaż, siusiołka Bandit. Na straży. Żadny dron. Konie! Tu u mnie. Piąteczka, drużyna. Boję nie. Mythic Room? Kurde. Czy... No.